Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Marek Solniczek i po przerwie zapraszam na kolejny odcinek teologii dla każdego. Mam nadzieję, że czas świąt nie był tylko czasem odpoczynku, który oczywiście należy się każdemu, ale był również czasem bliższego spotkania z Bogiem. Tajemnica Bożego wcielenia, Bożego przyjścia na świat jest jak nieoczekiwany prezent. Przez wiele lat marzymy o czymś, co chcielibyśmy bardzo otrzymać. Gdy już to otrzymamy, możemy cieszyć się z niego i nie zostawiać go na krok. Ale z drugiej strony możemy tak nie wierzyć, że otrzymaliśmy ten prezent, że nigdy go nie, nie otworzymy. Jednak ten temat zostanie jeszcze poruszony. Na dzisiaj inny, inny temat. Dla przypomnienia. Do tej pory mówiliśmy o szczęściu i jak możemy je odnaleźć w swoim życiu, a także o tym, kim jest Bóg w swojej naturze, a także kim jest dla mnie. Dzisiejszy temat to kim ja jestem. Paradoksalnie, odpowiedź nawet jest prosta. Każdy pewnie powiedziałby, że jest człowiekiem, może niektórzy dodaliby swoje imię, jednak. Zastanówmy się przez chwilę. Jakbyś miał wycisnąć z siebie najskrytszą naturę, to co byś w ten sposób otrzymał? Myślę, że wielu z nas powiedziałoby, że odkrywa w sobie wiele sprzeczności, że chciałoby robić coś innego niż to, co robi w rzeczywistości. Potrafimy wskazać to, co dobre u innych ale u siebie widzimy, a nawet skłaniamy się ku temu, co złe. Święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 7 w wersecie 19 pisał tak: Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Bardzo często czujemy się rozdwojeni, rozdarci, bo częściej wybieramy to, co mi się podoba, niż to, co jest dla mnie najlepsze. Czujemy się wtedy gorsi, sfrustrowani, bo najczęściej to, co robisz, okazuje się rozczarowaniem i czymś innym niż to, czego się spodziewałeś. Pomyśl, jak często powtarzasz sobie, że jesteś beznadziejny, a to dlatego, że twoja lepsza część tak często cię zawodzi. Można porównać naszą drogę do pola walki. Rozgrywa się w tobie nieporównywalna z niczym wojna domowa. Naprzeciwko siebie stają wojska broniące praw pragnień i pożądań z wojskami prawa tego, co rozumowe. Zobacz, że nikt z nas nie ma jednolitego celu w życiu. Składa się ono z serii wyborów. Bardzo często brak nam tego nadrzędnego celu, któremu wszystko inne byłoby podporządkowane. Każdy jest rozdarty między wiele światów, oczy, uszy, serce, ciało, czy dusza. Niektóre złe wybory możemy naprawić. Zobacz, jeżeli rzucisz kamieniem w okno, można wstawić nową szybę, lecz inne akty nieposłuszeństwa są nienaprawialne, na przykład zażycie trucizny. Ponieważ zło jest powszechne w świecie. Musi być spowodowane nieposłuszeństwem innego rodzaju i dlatego ma ono tak negatywny wpływ na najskrytsze zakamarki naszej natury. Warto jest zastanowić się nad jedną kwestią. Czy Bóg stworzył cię takim, jaki jesteś obecnie, czy może upadłeś poniżej stanu, w jakim Bóg cię stworzył? Fakty przemawiają w dużej mierze za tą drugą tezą: napięcia wewnętrzne, sprzeczności. To błąd, który wkradł się do naszej natury po stworzeniu. Twoje sumienie bardzo często odzywa się w momencie, kiedy czynisz coś złego i sygnalizuje, że nie powinny mieć one miejsca. Bóg stworzył nas w jeden sposób, a my dzięki naszej wolności uczyniliśmy siebie kimś innym. Mówiąc językiem literatury, Bóg napisał dramat. Jednak my zmieniliśmy fabułę. Niestety, poprzez swoje wybory człowiek zbuntował się przeciw boskości. Nie jesteś takim, jakim stworzył ciebie Bóg. Jednak z drugiej strony, nie jesteś zdemoralizowanym przestępcą, lecz jesteś słaby. Nie jesteś siedliskiem nienaprawialnego zepsucia, gdyż nosisz w sobie wizerunek Boga. Można porównać to do człowieka, który wpadł do studni. Wiesz, że nie powinieneś, się w niej, nie powinieneś w niej tkwić, i wiesz, że sam się z niej nie wydostaniesz. I tu musi paść bardzo ważne stwierdzenie: potrzebujesz religii, ale nie takiej, w której obowiązują pobożne frazesy. Potrzebujesz uzdrowienia, wyzwolenia, a nawet uwolnienia. Każdy z nas ma w historii swojego życia tysiące rzeczy, o których nie dowiedzieli się inni ludzie. Potrzebujesz się ich wyzbyć. Dlatego nie potrzeba ci religii, która będzie cię tylko rozweselać na drodze życia, bez względu na to, jaką będziesz wybierać. To tak jak z samochodem, któremu brakuje paliwa, a do tego ty nie wiesz, czy znajdujesz się na właściwej drodze. Potrzebujesz człowieka, który dostarczy ci paliwa ale jednocześnie człowieka, który pokaże Ci cel. Nie będąc religijnym, możesz kochać to, co daje się kochać. Możesz spłacać długi, szanować drugiego człowieka, ale nie, pokona, nie pokochasz tych, którzy Ciebie nienawidzą. Nie będąc człowiekiem religijnym, nie możesz pokutować za winy ciążące na sumieniu. Bóg jest miłością i skoro On kocha mnie pomimo że w tak niewielkim stopniu zasługuje na jego miłość, to ja również powinienem kochać swoich nieprzyjaciół. Jesteśmy wolni. Masz prawo postępować tak, jak Ci się podoba. Do baku samochodu powinieneś tankować benzynę, ale jeżeli Ci się podoba, możesz wlać do niego wodę. Będzie szybciej i taniej, jednak nigdzie nie pojedziesz. Bóg stworzył każdego z nas w sposób bardzo podobny. Paliwem naszego życia jest Boża miłość i Jego przykazania. Nie pojedziemy za daleko na niczym innym. Zwyczajnie ugrzęźniemy. Moi drodzy, to kim jesteś jest bardzo ważne w obliczu Boga, bo Bóg cię stworzył i musisz odnaleźć siebie, i to co ciebie stwarza i to co ciebie buduje abyś mógł wejść w prawdziwą relację z panem bogiem abyś mógł prawdziwie poznać tego który ciebie stworzył dlatego zachęcam cię dzisiaj zatrzymaj się zastanów co jest w tobie co jest w twoim wnętrzu co byś mógł wycisnąć z siebie aby właśnie przed bogiem móc być autentyczny i prawdziwy, taki, jaki jesteś teraz, abyś później, właśnie przez uzdrowienie będące przy Panu Bogu, mógł doświadczyć wolności swojego życia. Dziękuję za dzisiaj. To już tyle. Zapraszam za tydzień. Mam nadzieję, że już bez żadnych przerw i żadnych bardzo odległych momentów między podcastami. Dziękuję Wam za, za ten czas. Niech będzie Bóg błogosławiony i niech Bóg Wam błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.